Okej, okay. Cześć wszystkim. My dzisiaj z takim tematem odnośnie specyfiki testów, jak to wygląda w obszarze bankowości elektronicznej, takim myślę dość specyficznym, bo staramy się Wam to tutaj omówić, jednocześnie przy metodyce Agile, czyli jak to wszystko wpływa na siebie i jak to wygląda w praktyce. Myślę, że na początek się jeszcze przedstawimy, więc Łukasz, proszę bardzo. Cześć, no ja się nazywam Łukasz Piekut, w ING Banku Śląskim pracuję od 2017 roku, ogólnie jako QA już od ponad 10 lat. Aktualnie zajmuję się testami zarówno manualnymi, jak i automatyzacją, testami aplikacji desktopowej, aplikacji mobilnej, na urządzeniach mobilnych, na emulatorach. Automatyzujemy w JavaScriptie z wykorzystaniem frameworku Nightwatch, ale o tym może później troszkę. No a prywatnie jestem pasjonatem piwowarstwa rzemieślniczego, trochę sam ważyłem i kolarstwa. Od tego roku MTB, poprzez poprzednie lata gravel, a z ciekawostek to zajmuję się hodowlą też. I teraz Mateusz. Okej, okay. Mateusz Czerwiński, ja tutaj podobnie jak Łukasz, około 10 lat pracy w ING w obszarze testów. Aktualnie jako chapter leader staram się sprostać wymaganiom i rozwijam jakieś technologie czy narzędzia, które pomagają nam, czy wspierają nas w testowaniu i tych wszystkich dynamicznych zmianach, które zachodzą zarówno w aplikacjach, jak i w całym środowisku. Główny rozwój technologii to Nightwatch, platforma Souse Labs, czy rozwiązania chmurowe takie jak Azure. A jeśli chodzi o jakieś prywatne moje pasje, to no, piwa nie wytwarzam, piwo raczej piję. Natomiast po godzinach lubię czasem zajmować się jakimś wytwarzaniem przedmiotów z drewna. I tyle. Myślę, że możemy przejść do agendy. Przygotowaliśmy taki pięciopunktowy tutaj wariant na to spotkanie. Na początek Łukasz omówi, co robimy tak naprawdę dla klienta jako bank, czyli tak ogólnie, jaki jest zakres tego, przepraszam, coś mi się przyłączyło, tego, czym się zajmujemy, jakie sobie obraliśmy priorytety. Następnie przybliżę Wam troszkę tą strukturę, w jakiej pracujemy, jak wygląda Agile i co nam daje. Potem troszkę o tym, co testujemy tak naprawdę, jaki jest zakres tych naszych testów, za co odpowiadamy. I na sam koniec nałożymy na to technologię, czyli jak wygląda takie nasze testowanie, jakie mamy portfolio tych narzędzi. Dlaczego takie narzędzia dobieramy, jakie są te kierunki, w których chcemy podążać i co to determinuje. Dobrze, myślę, że nie ma co przedłużać. Idziemy do pierwszego punktu. Co robimy dla klienta jako bank? Łukasz, proszę. Tak, także no, od tego chcielibyśmy zacząć, żeby tak jakby trochę nadać kierunek tego, czym tak naprawdę jako bank dla klienta jesteśmy, co dla niego robimy. Nie tylko jako instytucja finansowa, też jako IT w tym przypadku. No i tak naprawdę głównym oczywiście zadaniem, tak jak jakby statutowo bank funkcjonuje, przechowujemy pieniądze. Jesteśmy dla większości klientów bankiem pierwszego wyboru, czyli przetrzymujemy wszystkie ich środki. I przez to jesteśmy taką instytucją, która daje im poczucie bezpieczeństwa. Poczucie bezpieczeństwa, więc bank jest dla tych klientów czymś bardzo ważnym, przywiązuje się do nas, ale stawia też przed nami jakieś tam wyzwania. No i przede wszystkim tym wyzwaniami jest też dostępność dla klienta, ponieważ w sytuacji, gdy jakikolwiek przerwy w dostępie do usług dla klientów często wiążą się z przerwą dostępu do środków. No i tutaj już w zależności czy to od świadomości użytkowników, czy od potrzeby, jaka w danej chwili dla danego klienta jest,
jest to rzecz bardziej lub mniej stresująca, jeżeli w danym momencie do konta nie może się zalogować i dostępu do swoich środków może nie mieć, lub nie daj Boże potrzebuje z jakichś usług skorzystać, na przykład zapłacić za bilet czy na przykład za parking, a nie może się do konta dostać. Dlatego też przede wszystkim dla nas to poczucie bezpieczeństwa klienta i jego te odczucia są najważniejsze i muszą być na najwyższym poziomie. No i poza tymi oczywistymi sprawami, no też jesteśmy coraz większym dostawcą takich usług beyond bankingowych, czyli wszystkich usług zewnętrznych, które jako bank możemy klientom dostarczać. No i tutaj możemy wśród takich rzeczy codziennych wymienić, jak właśnie bilety komunikacyjne czy bilety parkingowe. Wszystkie procesy rządowe, czyli 500+, 300+, tarcze, które były w okresie pandemicznym, potwierdzanie tożsamości, czyli bank jako zaufana strona i strona, która ma potwierdzoną tożsamość klienta, możemy ją też na rzecz podmiotów innych rządowych, w tym przypadku poprzez EID, profil zaufany czy autoryzację do ZUS-u świadczyć. No i poboczne takie usługi jak autostrady do ładowania czy to telefonów, czy to jakichś tam platform streamingowych i inne. Więc jakby poza tym, że tyle dla klientów robimy, między innymi, to też trzeba powiedzieć, jaka jest skala tego. No i skalą jest, w skali dnia mamy około 3,5 miliona logowań do bankowości internetowej i nasi klienci dobowo około 5,6 miliona operacji autoryzują. Tutaj mówimy o operacjach, które klient wykonuje i wymagają one zatwierdzenia. Także widzimy też tutaj wykres dobowy. Mamy jakieś tam bardzo małe okresy, kiedy ta aktywność jest niska. Raczej przez większość dnia nasi klienci bardzo aktywnie z bankowości korzystają, co też stawia przed nami kolejne wyzwania w zakresie właśnie tej dostępności, przerw technologicznych i stabilności działania systemu, który dla klienta dostarczamy. Dlatego też w oparciu o ten profil musieliśmy sobie spriorytetyzować nasze działania, nasz sposób pracy i agile, w którym pracujemy, też do tego dostosować. Dlatego wydzieliliśmy 4 takie główne pryncypia, którymi staramy się na co dzień posługiwać. I tak jak już mówiłem, na pierwszym miejscu stawiamy cyberbezpieczeństwo. W dzisiejszych czasach ten ciężar bezpieczeństwa, zwłaszcza jeżeli chodzi o bankowość internetową, został przesunięty z takiego pospolitego ulicznego bandyctwa i wyrywania portfela do oszustw internetowych, które doskonale wiecie, czy to z niebezpiecznika, czy z jakichś innych źródeł, wyrastają jak grzyby po deszczu. No i dla nas pierwszym priorytetem przy wdrażaniu jakiejkolwiek modyfikacji, czy jakiejkolwiek, to na pierwszym miejscu stawiamy cyberbezpieczeństwo. Jeżeli jakaś zmiana, wiemy o tym, że może wpłynąć jakkolwiek na bezpieczeństwo środków naszego klienta lub jego danych, to po prostu zaniechujemy wdrożenia tego, wstrzymujemy pracę albo do momentu uzyskania takiego poziomu, kiedy będziemy w stanie to w pełni zagwarantować, tudzież do całkowitej zmiany na przykład założeń. Na drugim miejscu dostępność pod kątem IT i wydajność, czyli to, jak szybko to działa, jak często to działa i jak wiele przerw technologicznych jesteśmy w stanie udźwignąć, żeby klient do bankowości. Także to jest drugi obszar, na który nakładamy najwyższy priorytet. Jako trzeci wymieniłbym dostępność pod kątem WCAG, czyli dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, czy to wzrokowymi, czy jakimiś ruchowymi, więc cała bankowość, którą dla klienta dostarczamy, staramy się, żeby w jak największym stopniu była dostępna i możliwa do obsługi przez wszystkich klientów, niezależnie od tego, jakim stopniem sprawności oni dysponują. No i dopiero na czwartym miejscu są funkcjonalności, czyli dopiero na czwartym miejscu stawiamy to, żeby wdrożyć coś nowego dla klienta, coś, z czego będzie mógł korzystać w jakimś rozszerzonym zakresie, coś, co da i klientowi korzyść i nam jako instytucji, ale jest to w tej układance ten puzzle ma najniższy priorytet i dopiero na samym końcu sprawdzamy, czy coś działa tak naprawdę,
i jak działa dopiero po spełnieniu tych pierwszych trzech. No i teraz trochę byśmy poopowiadali o Agile'u i o tym, jak go u siebie poukładaliśmy. Tutaj przekażę głos Mateuszowi. Dobrze, więc no, Łukasz powiedział o priorytetach i o tym takim zakresie tego, jakie usługi świadczymy dla klienta. Teraz jak wygląda na co dzień takie środowisko pracy i jak pracujemy, żeby możliwie zwinnie te funkcjonalności dostarczać, tak, i żeby to wszystko było bezpieczne. Więc tak, pracujemy w metodologii Agile. To jest taki framework, który oferuje nam wiele różnych ciekawych rozwiązań, z których aktywnie korzystamy. I takim pierwszym, takim elementarną jednostką, myślę, jest skład, czyli osoby, które tworzą dany zespół nazywany składem. Składy mamy interdyscyplinarne. Rozumiem przez to, że przeważnie na czele jest product owner, który biznesowo opiekuje dany produkt, daną usługę, oraz deweloperzy, testerzy czy analitycy, tak? Czyli rozwiązanie jest w jakiś sposób gdzieś przez analityka projektowane, deweloper implementuje, no i tester, czyli ja z Łukaszem, to jest nam najbliższa tutaj kompetencja, zajmujemy się tym, żeby to odpowiednio przetestować, żeby potwierdzić, że jest to w takim stanie i kondycji, że możemy klientowi to oddać. Zakres takich prac w ramach takiego składu jest zbierany i planowany na planningach sprintów. Pracujemy w takich interwałach czasowych 2- lub 3-tygodniowych, w zależności od tego, jakie są preferencje zespołu. No i zakres tych zadań, które są wykonywane na takim sprincie, jest planowany w ramach planningu. Zadania te są rejestrowane w ramach backlogów, także każdy zespół ma swój backlog. Jest to jakaś kolejka zadań, która według odpowiednio przyjętych priorytetów w ramach jakichś większych wdrożeń jest odpowiednio kolejkowane i wykonywane. Każdy taki sprint kończymy taką ceremonią demo. Dema mamy w dwóch różnych wariantach. Jedno demo to jest takie stricte zespołowe, gdzie sobie podsumowujemy wykonane prace, sprawdzamy, czy wszystko udało się dowieść tak, jak powinno być. Czasem na takich demach mogą wystąpić jacyś goście specjalnie, ale przeważnie one jakby odbywa się w ramach zespołu. I jeszcze jest forma tak zwanego super demo. One najczęściej odbywają się raz na miesiąc i to już jest w szerszym gronie, gdzie większa ilość składów prezentuje wzajemnie swoje rozwiązania i to służy też takiemu uwspólnieniu wiedzy na temat tego, co się w ostatnim czasie ciekawego i nowego wydarzyło. Oczywiście każdy sprint jest podsumowywany retrospektywą. To jest taka forma spotkań, które prowadzą dla nas Scrum Masterzy, no, w różnej formie. W każdym razie spotkanie ma na celu wprowadzanie jakichś usprawnień, takie spojrzenie troszeczkę wstecz na wydarzenia z danego sprintu i takie podsumowanie, czy można było coś zrobić lepiej, czy należy coś poprawić, czy podjąć jakieś akcje na przyszłość. I ostatni tutaj z wymienionych przeze mnie takich elementów tego Agile'a, z których korzystamy, który jest troszeczkę jakby z boku tego wszystkiego, co tutaj wymieniłem, czyli chaptery i centra eksperckie. To jakby nie odnosi się stricte do składu. Gdzieś każdy z członków chapteru jakby uczestniczy w życiu jakiegoś chapteru, każdy z członków jakiegoś składu uczestniczy w życiu jakiegoś chapteru czy centrum eksperckiego. To jest taka forma wspierająca u nas, jaką sobie obraliśmy, jeśli chodzi o dzielenie się wiedzą. Czyli chaptery skupiają osoby związane w ramach jakiejś jednej konkretnej kompetencji,
Przykładowo, tak jak ja z Łukaszem, jesteśmy w chapterze związanym z testami. Są też chaptery deweloperskie, analityczne i tak dalej. Natomiast centra eksperckie skupiają już, nie skupiają się już stricte na konkretnej kompetencji, tylko bardziej krążą wokół produktu czy jakiejś usługi. I to ma na celu jakby wymianę wiedzy w ramach, przykładowo jeżeli mamy jakieś większe wdrożenia, które są bardziej przekrojowe przez wiele zespołów u nas w banku, no to w ramach takiego centrum eksperckiego ma miejsce takie spotkanie czy wymiana tej wiedzy po to, żeby uniknąć takich sytuacji, że ktoś komuś o czymś w którymś momencie nie powiedział, tak? Czyli żeby wszyscy mieli świadomość tego, co kto chce wdrożyć, jakie to będzie miało następstwa, jaki impact na kogoś innego. Dobrze, więc to jest tak powiedzmy, jeśli chodzi o cykl wytwórczy. Natomiast jeżeli już coś mamy, no to potem, żeby to oddać klientowi, wiadomo, konieczne są jakieś instalacje i udostępnienie tego. Więc jeśli chodzi o to, w jaki sposób oddajemy te funkcjonalności dla klienta, no to w związku z tym, że tak jak na samym początku powiedziałem, składy są interdyscyplinarne i tak myślę, dobrze się nam to na przestrzeni ostatnich lat wykrystalizowało, to dzięki temu możemy przynajmniej raz w tygodniu wykonać jakąś taką instalację drobnych rzeczy, które są albo poprawiane, albo oddawane klientowi, bez jakiegoś większego impaktu na inne podsystemy. Natomiast odnotowałem tutaj jeszcze, że w ramach takiego kalendarza naszych działań to 4 razy w roku mamy takie duże wydania, które to jest konkretna data, kiedy to się odbywa i wtedy jakby instalacje czy podnoszenie różnych wersji systemów odbywa się w skali całego banku. To już nie dotyczy jakichś drobnych funkcjonalności, które są możliwe do instalacji, tak jak powiedziałem wcześniej, gdzieś na przestrzeni normalnego tygodnia, tylko musi to być w ten jeden konkretny dzień i to głównym determinantem tego jest to, że no mamy troszkę systemów legacy i trzeba to troszkę lepiej sformalizować. Dobrze, więc teraz myślę, może do Was wrócić Łukasz i opowiedzieć, co testujemy. Tak, no i to już powiedzieliśmy, że testujemy w Agile'u, testujemy zwinnie. Zwinnie wytwarzamy oprogramowanie. No to wiemy, że zwinne wytwarzanie, poza tym, że jest modne, powinno nam pozwalać wytwarzać szybciej i być bardziej w przypadku testów, z punktu widzenia testów, bardziej odpornym niż waterfallu na ostatnim etapie na zwarstwiające się błędy. Ale tak naprawdę w naszym przypadku, w przypadku bankowości, Agile daje nam jeszcze jedną korzyść, mianowicie u nas bardzo istotne jest źródło pochodzenia funkcjonalności, które musimy wytwarzać, wymagań, które do nas spływają i tej pracy, którą tak naprawdę jest dla nas generowana. Tak jak tutaj na tym slajdzie w centrum umieściłem lwa, czyli nasz sam bank i myślę, że na tym slajdzie reprezentował on by po prostu nasz biznes. Więc jakby oczywiście w centrum jesteśmy my, w pierwszej kolejności chcielibyśmy wytwarzać to, co chcemy dostarczać naszym klientom, nowe funkcjonalności, nowe rozwiązania, czy już usprawnienia do funkcjonalności, które już w tej chwili dostarczamy do naszych klientów, ale niestety nie jesteśmy w stanie, nie możemy robić tylko tego, bo tak jak widzimy dookoła, otacza nas grono interesariuszy, którzy zgłaszają do nas, czy to przez regulacje unijne, regulacje państwowe, wymogi KNF-u, czy Związku Banków Polskich, czy jakieś regulacje stricte wynikające z prawa unijnego odnośnie instytucji publicznych, takie jak regulacje WCAG. To są to wszystko rzeczy, które implikują i są źródłem dla nas pracy. Czy KYC w przypadku zbierania danych o klientach, czyli w każdym procesie musieliśmy się do tego dostosowywać, dostosowanie się do węzła krajowego, czy Open API dostarczanego, wymagania KNF-u, PSD2 przy płatnościach. Także są to wszystko rzeczy, które powodują,
że my możemy sobie coś zaplanować, ale niestety musimy w tym przypadku działać zwinnie, ponieważ zwłaszcza z rządowych rozwiązań wymagania spływają późno, z krótkim terminem często wykonania, tudzież zmieniają się bardzo późno kluczowe założenia. Musimy tutaj sprawnie, zwinnie reagować, często przemeblowując w ogóle nasze backlogi, całą kolejkę rzeczy i wtedy naprawdę trzeba dynamicznie reagować zarówno z developmentem, jak i z testami. Dlatego też istotne będzie to, jak testujemy. No i tutaj o warstwie technicznej opowie za chwilę Mateusz, ale ja jeszcze krótko bym powiedział, co my skorzystaliśmy wdrażając Agile'a i jak sobie ułożyliśmy jeszcze pracę. Staramy się wdrażać koncepcję shift left testingu, czyli nasi testerzy QA, z racji tego, że tak jak mamy skonstruowane zespoły, jak powiedział Mateusz, są interdyscyplinarne, czyli staramy się, żeby zespół taki był samowystarczalny, wytwarzał sam w ramach swojego zespołu całą funkcjonalność, zarówno backend, frontend, jak i wszystkie inne pośrednie warstwy, łącznie z analizą i właścicielstwem biznesowym. Tak też testerzy są w tych zespołach i pozwala nam to ten ciężar testów w odwrocie do klasycznego waterfalla przesuwać w lewo, czyli tester uczestniczy we wszystkich możliwych spotkaniach, już zaczynając od spotkania, gdzie zbieramy wymagania biznesowe, spotkania projektowe, etap tworzenia oprogramowania, niejednokrotnie testując w bardzo małych kawałkach, w bardzo małych iteracjach, nawet na jakimś lokalnym środowisku wystawianym przez dewelopera spiętym, na przykład backend dewelopera postawiony u niego lokalnie, z frontem naszym na przykład testowym, więc u nas faza testów jakby krąży cały czas od samego początku. Później oczywiście wchodzimy w okres testów akceptacyjnych przed wydaniem jakiejś paczki. No i tak jak Mateusz wspominał, mamy 4 duże wydania plus cotygodniowe lub nawet częściej mniejsze paczki. No i tutaj te okno testów akceptacyjnych oczywiście ma całkowicie różne wymiary. Może trwać 2 tygodnie w przypadku dużych paczek, może trwać kilka godzin w przypadku małych, szybkich fixów, które są wymagane, ale takie testy akceptacyjne zawsze przeprowadzamy. No i później po wdrożeniu na produkcję, praktycznie momentalnie na naszych środowiskach testowych mamy już kolejną wersję, więc w trybie ciągłym testujemy zarówno na jednych środowiskach tą wersję, która jest na produkcji i tam fiksy, które wchodzą, a na innych środowiskach wersje rozwojowe, które będą z kolejnymi wydaniami testowane. No, pomaga nam to przede wszystkim zredukować koszty. Wiemy, że testy wykonane i błędy znalezione na etapie czy to zbierania dokumentacji, czy wczesnego developmentu są dużo tańsze niż wyprowadzenie ich na etapie gotowego już rozwiązania. Mamy wyższą jakość, no i staramy się robić to przede wszystkim dużo szybciej i zwinniej. Także tyle, jeżeli chodzi o metodologię i dostosowanie jej do otoczenia, w którym my żyjemy. No a teraz trochę o technikaliach opowie Mateusz. Dobrze, więc tak, to co tutaj Łukasz omówił, czyli to główne założenie, żeby tester był możliwie blisko współpracą z deweloperem, to się przekłada też na dobór technologii, których używamy, które wybraliśmy do naszej automatyzacji testów. No i wygląda to w skrócie tak, że dla automatyzacji frontu mojego ING używamy Node.js'a z frameworkiem Nightwatch. To jest tutaj jakby zgodne ze stackiem technologicznym frontu. W przypadku aplikacji mobilnej mamy Java i Appium. No, tutaj główna korzyść z tego jest taka, że i jakby w ramach tych wszystkich obszarów, które mamy do przetestowania, QA inżynierów jest około 40. Natomiast w momencie, kiedy te technologie są zgodne z frontem, to tak naprawdę wsparcie czy możliwość rozwiązywania jakichś bardziej złożonych problemów zwiększa się nam automatycznie wsparcie o wszystkich deweloperów, których posiadamy w projekcie, więc jest to tutaj duża korzyść, że te
że te projekty tak naprawdę są wspólne. Różnica jest tylko taka, że QA inżynierowie w większości piszą scenariusze testów, oprogramowują czy automatyzują te testy, natomiast deweloperzy, wiadomo, część deweloperska, implementacja funkcjonalności. Jeśli chodzi o testy, to oprócz automatyzacji, która tutaj akurat jest priorytetowa, zarówno na warstwie GUI, jak i API. Jeśli chodzi o API, to tutaj na ten moment stosujemy najszerzej po prostu Postmana. To oprócz tego wszystkiego zajmujemy się oczywiście testami manualnymi. To jest taka najprostsza, najniższa bariera wejścia w samo testowanie obszarów. Od tego praktycznie każdy zaczyna, czyli żeby trzeba odpowiednio na podstawie dokumentacji poznać obszar, który się testuje, i tam rozpoczyna się jakby przygodę z tym testowaniem i stopniowo można przechodzić w kierunku automatyzacji. Wiadomo, automatyzujemy w większości te rzeczy, które opłaca się automatyzować, czyli czynności powtarzalne, które wytworzenie takiego scenariusza testu i jego późniejsze utrzymanie po prostu się nam zwróci, tak? Całość tego wszystkiego mamy spięte w Azure DevOpsie. Zmigrowaliśmy nasze repozytoria do Azure, w związku z czym dostajemy duże narzędzie takie obszerne, jak jest Azure Pipeline, i za jego pomocą wykonujemy wszelkiego rodzaju harmonogramowanie, czy instalacji, czy uruchamiania testów automatycznych, tak? Mamy zarówno pipeliny, które uruchamiają testy automatyczne w trakcie próby dodawania nowego kodu do głównej gałęzi, jak i jakieś uruchomienia nocne dla sprawdzenia konkretnej wersji aplikacji, która w skali danego dnia został jakiś build wyprodukowany. Kolejna rzecz, wspieramy się technologią chmurową, taką platformą, która się nazywa Sauce Labs, być może jest to komuś znane. Jest to taka platforma, dzięki której uzyskujemy dostęp do dużej ilości urządzeń fizycznych, urządzeń mobilnych, na których możemy testować zarówno wersję natywną aplikacji mobilnej, jak i przeglądarek. Oraz Sauce Lab daje nam możliwość skonfigurowania sobie w bardzo krótkim czasie dowolnej wersji przeglądarki. Mam tutaj na myśli Chroma, Firefoxa, Safari czy Edge'a. Na danej platformie typu Windows czy macOS. Dzięki temu możemy bardzo szybko zbudować sobie środowisko, na którym potencjalnie może pracować nasz klient. No i sprawdza się to zarówno w testach nowych funkcjonalności, jak i ewentualnie przy reakcji na zgłoszenia klientów w przypadku występowania jakiegoś błędu. I jeszcze tutaj dwa loga na dole, Figma i NDA. To są rzeczy, które przy pomocy Figmy, jakby to jest taka platforma współpracy z UX-ami, gdzie tester może podejrzeć makiety komponentów. Natomiast w przypadku NDA, to tutaj, tak jak Łukasz powiedział, gdzieś też w zakresie naszych testów są standardy WCAG, więc przy pomocy tego narzędzia możemy takie testy wykonywać. Więc tak to w skrócie wygląda, jeśli chodzi o portfolio tego, co mamy i czego używamy. I chcąc to jakoś podsumować, no to specyfika tych naszych testów, tego co robimy, jest mocno uzależniona od tych priorytetów, które tutaj padły dzisiaj. Przede wszystkim to bezpieczeństwo. Stawiając sobie bezpieczeństwo na pierwszym miejscu, no my tutaj chcąc z drugiej strony testować jakoś nowocześnie i szybko pozyskiwać ten feedback odnośnie tego, czy aplikacja nadaje się do
oddania klientowi, czy nie. Chcielibyśmy też z jak najnowocześniejszych narzędzi korzystać, ale to bezpieczeństwo sprawia, że musimy dużo pracy włożyć w to, aby stworzyć sobie, tak co tutaj nazwaliśmy, bezpieczne warunki do implementacji czegoś takiego. Tak więc no bardzo chętnie, jak śledzimy rynek, jakieś różne nowe rozwiązania, to bardzo chętnie byśmy chcieli szybko z tego skorzystać, chociażby sprawdzić, jak to działa, ale no, w naszym środowisku nie jest to takie proste i trzeba naprawdę sporo pracy włożyć w to, żeby móc z czegoś zacząć korzystać albo żeby sprawdzić, czy można z tego korzystać. Między innymi tutaj ten Souls Lab się pojawił, ponieważ to jest tak, że ilość tych różnych wariantów, jakich klient może używać i w jakich chcielibyśmy coś sprawdzić, jak działają nasze systemy, jest w tej chwili tak duża i tak szybko przyrasta. Jak wiemy, co roku nowe modele telefonów, nowe wersje systemów. Różni klienci wymieniają telefony, kupują nowe i tak dalej. W związku z czym, żeby sobie jakoś pomóc i żeby przenieść ten ciężar utrzymania czy przygotowywania tych środowisk testowych, na których potencjalnie mielibyśmy sprawdzać aplikacje, staramy się przenosić na właśnie taką platformę jak Souls Lab, żeby zakupić takie rozwiązanie i maksymalnie jak najwięcej czasu móc poświęcać na testowanie, czy to manualne, czy uruchamianie testów automatycznych w przygotowanych już wcześniej wariantach. Gdybyśmy mieli sami coś takiego robić, no to odpowiednio więcej osób musiałoby być do tego dedykowanych, no i ta praca skupiałaby się na tym, żeby utrzymywać coś takiego środowisko i mało byłoby już czasu na wykonywanie testów. No i jeszcze tutaj no my cały czas staramy się balansować pomiędzy tym, co bezpieczne, tym, co nowoczesne i żeby to spełniało swoje wymagania i żebyśmy jak najwięcej testów potrafili przeprowadzić w jak najkrótszym czasie. Więc no, rozwiązania chmurowe, do których aktywnie się migrujemy, na ten moment Azure i GCP, one wymagają od nas takiego ciągłego budowania czy projektowania coraz to nowych takich implementacji, które będą łączyły te wszystkie platformy, czyli z jednej strony mamy scenariusze testów, które rozwijamy i teraz w ramach tych platform rozwiązań, które mamy, które są na tyle bezpieczne, że możemy ich używać, staramy się budować takie rozwiązania, które maksymalnie jak najwięcej wycisną z tej automatyzacji, którą mamy i relatywnie szybko będą nam dawały informację zwrotną. Nie jest to proste, ale myślę, że rozwiązania, które udało się nam zbudować, to potem na koniec dają nam dużą satysfakcję i jest, no, mam taką dużą satysfakcję zawodową, że udało się czegoś takiego dokonać, mimo tego, że wiele przeszkód było na drodze do tego. Także to tyle ode mnie. Tyle chciałem wam powiedzieć. Dobrze, no także to jest wszystko, co dzisiaj przygotowaliśmy. Dziękujemy za uwagę, za wysłuchanie nas i jeżeli są jakieś pytania, to zapraszamy do zadania. Pytań nie ma, tylko pani. Dziękuję. Dlatego, że wyczerpaliśmy temat, a nie dlatego, że zanudziliśmy, także dziękujemy również. Dziękuję serdecznie.